Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego radni miejscy udzielili wotum zaufania prezydentowi miasta Jarosławowi Górczyńskiemu. Radni zatwierdzili również sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2018 rok, a także udzielili absolutorium prezydentowi miasta. Szanowni Państwo, nagroda specjalna Orły Polskiego Samorządu Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, miasto Ostrowiec Świętokrzyski przyznane za całokształt pracy na rzecz samorządu Ostrowca Świętokrzyskiego, w szczególności w ostatnich latach. Pani Przewodnicząca, wyrazami podziękowania za współpracę w poprzedniej Radzie Rady Miasta i licząc na dobrą współpracę tej kadencji. Zdaniem prezydenta Jarosława Górczyńskiego ta nagroda najlepiej obrazuje sytuację miasta. Ostrowiec Świętokrzyski jest dziś w gronie miast o stabilnej sytuacji budżetowej, co pozwala myśleć o przyszłości. Wyróżnienia, które doceniają na zewnątrz bardziej niż my sami, fachowcy z zewnątrz, i ten benchmarking jest bardzo ważny. Proszę zwrócić uwagę na wiarygodność finansową gminy, na prawie 3000 samorządów jesteśmy w pierwszych 10%. Proszę zwrócić uwagę na ceny usług komunalnych. Proszę zwrócić uwagę na cenę wody, ścieków, komunikacji, biletów, innych rzeczy. To pokazuje, jakim wysiłkiem wszystkich, powtórzę się, wszystkich jednostek samorządowych jest realizowane. Wszystkich pracowników, bo też trzeba to jasno i wyraźnie powiedzieć, że to nie jest sukces jednej osoby, to jest sukces zespołu osób, dużego zespołu współpracowników, którym z tego miejsca podziękuję. Budżet Ostrowca Świętokrzyskiego na koniec 2018 roku po stronie dochodów wynosił ponad 255 milionów. Miasto wydało ponad 249 milionów. Nadwyżka z tytułu wykonania budżetu wyniosła ponad 5 milionów. Przychody budżetu wyniosły ponad 11 milionów złotych, a rozchody w postaci spłaty kredytów wyniosły ponad 7 milionów złotych. Analizując liczby przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok, mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że udało nam się naprawdę wiele zrobić. Podobnego zdania byli radni z prezydenckiego klubu. Ich zdaniem miasto rozwija się w dobrym kierunku. Poza tym, że miasto inwestuje, nie musimy czytać w tabelkach, w zestawieniach i porównywać to z innymi miastami. To po prostu mieszkańcy widzą, że inwestycje są. Prezydent Jarosław Górczyński zwraca uwagę, że tylko w 2018 roku zadłużenie gminy zostało zmniejszone aż o 8 milionów złotych. Zmniejszenie zadłużenia to jeden z priorytetów prezydenta. Widząc nadchodzący kryzys, spłaciliśmy na początku roku kolejne kredyty. Weszliśmy tutaj do poziomu poniżej 14 milionów złotych przy budżecie 255. To pokazuje skalę, jak się miasto zabezpiecza na przyszłość. A chyba każdy rozsądny człowiek wie, że w cyklu gospodarczym jest koniunktura. Raz dobrobyt, a raz spowolnienie. Obecnie, zdaniem prezydenta Jarosława Górczyńskiego, miasto rozwija się i jest w dobrej sytuacji. Od kilku lat nie podnoszone są podatki. Gmina tworzy dobre warunki rozwoju dla przedsiębiorców. To przekłada się wprost na mieszkańców. Liczę, że w 2020 roku miasto wyjdzie całkowicie z kredytów. Źródłem wzrostu gospodarczego była przede wszystkim konsumpcja indywidualna dzięki zwiększającemu się zatrudnieniu i rosnącym dochodom z pracy. Wykonanie budżetu po stronie dochodów wskazuje, że nasze miasto nadal się bogaci. To są konkrety. W sposób widoczny wskazuje na to wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych. Firmy osiągają zyski, a wynagrodzenia mieszkańców wskazują tendencję rosnącą. Prezydent Jarosław Górczyński konsekwentnie realizuje politykę rozwijania miasta. Ostrowiec Świętokrzyski od kilku lat zmienia się w przyjazne dla mieszkańców i przedsiębiorców miasto.